Cześć, witamy ponownie na naszym kanale YouTube'owym. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Armie w Bold Action. Porozmawiamy sobie tym razem o armii niemieckiej, a naszym gościem jest Paweł Pumba-Lesiak. Cześć. Powiedz mi coś o tej armii, którą zdecydowałeś się zbierać. Tak naprawdę dlaczego? No, myślę, że armii niemieckiej nie trzeba przedstawiać, no bo jeśli myślimy o II wojnie światowej, no to jednoznacznie przychodzi nam na myśl właśnie armia niemiecka, którą tą wojnę de facto rozpętała. A dlaczego wybrałem tą armię? Trudno powiedzieć. No, jest coś takiego, że powiedzmy każdy ma taką chętkę, żeby może zagrać takimi złą stroną, żeby być, no poza tym... Ciemną stroną mocy. Ciemną stroną mocy. Poza tym, wiadomo, alianci też potrzebują przeciwników. Tak, no ja jestem na przykład wielkim fanem pojazdów niemieckich i Stahlhelmu dla mnie. Stahlhelm to jest taki... Taka esencja, powiedzmy, ta ikona, tak, dokładnie. Co jest takiego charakterystycznego dla Niemców w samej grze, w samej rozgrywce? Jakie mają zasady specjalne? Niemcy mają dwie zasady specjalne de facto, aczkolwiek mają też kilka broni, które funkcjonują, można powiedzieć, że uzupełniają te zasady specjalne. Ale żeby zacząć od początku... To... Nie uprzedzajmy faktów. Tak. Pierwszą zasadą specjalną u armii III Rzeszy jest zasada zwana Hitler's Basso, czyli piła Hitlera, która właśnie bazuje na tej reputacji niemieckich karabinów maszynowych, które miały ogromną szybkostrzelność, czyli MG34 i później zmodyfikowana wersja MG42. Co daje nam to w grze przy każdym karabinie maszynowym w drużynie piechoty, przy właśnie LKM-ie, czy średnim karabinie maszynowym, daje nam dodatkową kostkę przy strzelaniu. Tak, czy to oznacza już, że stosowany na, nazwijmy to, dwójnogu, tak, MG34 bądź 42 w oddziale będzie miał 4 strzały zamiast 3, a w teamie na trójnogu już 5 strzałów na team. Dokładnie. A druga zasada? Drugą zasadą jest Initiative Training, która właśnie bazuje na nacisku, jaki kładła armia niemiecka na szkolenie podoficerów, gdzie właśnie wdrażano ich w podejmowanie, jakby w umiejętność podejmowania decyzji na froncie, właśnie z wysokiej inicjatywy. Dzięki temu w momencie, kiedy z jakiegoś powodu zginie nam w drużynie piechoty właśnie podoficer NCO, możemy wykonać test na kostce D6 i na wyniku 4 lub więcej nasz NCO nie ginie, a jest zastąpiony przez de facto inny model. Czyli no nie dostajemy minusa do wartości morale i model, który był naszym NCO, zostaje z bronią, którą miał. A co jeszcze jest takiego charakterystycznego dla armii niemieckiej? Coś, czego nie znajdziemy w innych armiach tak naprawdę? No to na pewno jest to wyposażenie armii niemieckiej. W tym przypadku chciałbym powiedzieć o pierwszej broni szturmowej, pierwszym karabinie szturmowym, który pojawił się w jakiejkolwiek armii. Mowa tu oczywiście o Sturmgewehr 44, broń, z którą eksperymentowano już praktycznie w 1941 roku. Pierwsze prototypy trafiły na front w 1942. No, a od 1943 roku sukcesywnie ta broń była wdrażana w coraz większych ilościach na front. No, była to broń, jak na te czasy, niesamowita, pionierska. I ma to swoje odzwierciedlenie w zasadach, gdzie
przy zasięgu równym zwykłemu karabinowi, czyli 24 calach, daje ona nam dwa strzały. Ponadto jest bronią z cechą assault, czyli nie ma modyfikatora ujemnego do strzelania po ruchu. No i oczywiście daje również dwa ataki w walce wręcz. Czyli działa jak pistolet maszynowy, tylko o zasięgu karabinu. No więc wszystko co najlepsze, tak? Dokładnie. W piechocie. No właśnie, to jest charakterystyczne dla oddziałów niemieckich, że one mogą mieć bardzo różne uzbrojenie w ramach jednego oddziału. Prawda, że tam można to wszystko sobie jakoś tam pomieszać, zwłaszcza oczywiście mówimy o tym późniejszym okresie, gdzie wchodzą nam chociażby Sturmgewehry czy MP40 staje się troszeczkę bardziej popularną bronią. A co takiego właśnie jeszcze jest, co powoduje, że mam tą mozaikę taką w tym oddziale? No na pewno warto wspomnieć o tym, że armia niemiecka też bazowała na właśnie szybkostrzelnych karabinach maszynowych, czego mamy odzwierciedlenie w przypadku drużyn weteranów, gdzie możemy takie dwa karabiny maszynowe na drużynę wykupić. A oprócz tego też bronią, swego rodzaju ikoną, można powiedzieć, broni niemieckiej, ale też broni przeciwpancernej są jednorazowe pancerfausty, czyli ładunki kumulacyjne wystrzeliwane właśnie przez pojedynczego żołnierza, co dawało takiej drużynie piechoty, zwłaszcza kiedy tych pancerfaustów było więcej niż jeden, dawało takiej drużynie piechoty ogromne możliwości niszczenia czołgów wroga. No na pewno, jeśli myślimy o armii niemieckiej z II wojny światowej, to na pewno myślimy jednocześnie o tych legendarnych niemieckich czołgach, czyli o Tygrysie czy Panterze. No są to maszyny bardzo, bardzo niebezpieczne dla czołgów wroga, przez to, że dysponują bardzo dobrym pancerzem i bardzo dobrymi działami przeciwpancernymi, no najlepszymi, jakie mamy dostępne w grze. Także jeśli naszym celem w grze będzie niszczenie czołgów wroga, to armia niemiecka z jej możliwościami wystawiania pojazdów i dział zamontowanych na tych pojazdach jest idealna do tego zadania. Co odzwierciedla sytuację na froncie wschodnim od powiedzmy 1942-1943 roku, kiedy Niemcy musieli spierać się z zatrważającymi ilościowo siłami radzieckimi. No tak, tamten front wschodni wymusił na Niemcach inwestycje w czołgi, które okazało się, że te, które mieli do tej pory, już nie dawały rady, tak, przeciwko nawet takim T-34, a to wcale nie był najmocniejszy czołg, który Rosjanie mogli wystawić przeciwko Niemcom. No ale to niestety odzwierciedla też cena tych czołgów, tak, w koszt punktowy jest niestety wysoki. Niestety są to pojazdy drogie punktowo, ale no jednocześnie, jak mówiłem, dysponują dobrym pancerzem, więc jest to ciężka inwestycja, ale ciężko przeciwnikowi będzie taki czołg z pola bitwy zdmuchnąć, więc nie trzeba się tak bardzo obawiać, jak przy lżejszych pojazdach. Wiem, że też to jest ciekawe w armii niemieckiej, to, że jest tak naprawdę wiele wariantów zbliżonego sprzętu, prawda? Bo oni brali powiedzmy jakieś tam podwozie i tam mnóstwo wersji, tak, prawda, po slaszu, tak. Zresztą pod koniec wojny pakowali przeróżne rzeczy na przeróżne podwozia, co się tam dawało, więc jakby no chyba wybór, który mamy, jeśli chodzi o broń, możemy zrobić zebranie kilkudziesięciu graczy niemieckich i nagle się okaże, że każdy ma zupełnie co innego w swojej rozpisce. Tak? Dokładnie i to nie tylko w sytuacji, jeśli mówimy o pojazdach pancernych, ale też o drużynach piechoty, bo dostępu do różnorakich typów piechoty, czy to niedoświadczonej, czy regularnej, czy weterańskiej. Jest bardzo dużo różnych właśnie formacji dostępnych w grze dla Niemców. No właśnie, mówimy Niemcy, tak, ale no, Niemcy tak naprawdę mieli no, bardzo różny rodzaj jednostek. No, była armia, czyli ten Wehrmacht, tak, no, ale
Były też chociażby no, początkowo tak, bojówki rozbudowane do olbrzymich rozmiarów, czyli Waffen-SS, tak? Czy nie wiem, spadochroniarze, Fallschirmjäger, czy to wszystko rozumiem, mamy i możemy sobie spokojnie tutaj rozumiem, w grze Tak, wystawić. jak najbardziej. Mamy rozdzielenie, nawet jak mówiłeś, w przypadku Wehrmachtu czy Waffen-SS mamy rozdzielenie na te formacje na wczesny okres wojny i na późny okres wojny, bo one się różniły sprzętowo. No ale tak jak mówię, mamy bardzo dużo innych formacji, czy spadochroniarzy, czy jeśli chodzi o Luftwaffe, to dywizje polowe, czyli stworzone już nie z tak doborowych żołnierzy jak spadochroniarze, tylko no, raczej niedoświadczonych i bojowo średnio nadających się powiedzmy do odbierania ataków przeciwnika. Czy Volksgrenadierzy, tak? Też jednostki Fo niedoświadczone, ale doskonale wyposażone tak naprawdę. Volksgrenadierzy, tak, to jest już taki schyłkowy okres wojny, Volkssturm, czyli praktycznie ludność cywilna, można powiedzieć, zaganiana do. Są No, nie. świetne modele, Tak, tak trzeba przyznać. z klimatem na pewno. No ale właśnie, bo mamy też podręcznik niemiecki. Oczywiście bardzo dużo różnego rodzaju dodatkowych jednostek pojawiło się w dodatkach kampanijnych, tak jak Ostfront czy Battleground Europe, traktujące o froncie zachodnim, gdzie pojawiły się oddziały SS Charlemagne, tak, czy Francuzi, czy pojawiła się brygada Brandenburg, tak, od skorcennego, tam skorzennego, tam różne wymowy. Więc no, faktycznie wybór jest dość duży. Ciekawostka, że w Battleground Europe można tworzyć sobie konkretne dywizje, tam chyba dwie czy trzy dywizje są podane, w których są jakieś tam specjalne zasady, tak, gdzie możemy wystawić się, żeby nie wiem, sprzęt zdobyczny, w tym przypadku francuski, którego Niemcy mieli pod dostatkiem po Blitzkriegu w 1940. Właśnie, mówimy tutaj, jakby poruszyliśmy temat Blitzkriegu. Oczywiście w podręczniku niemieckim, jak i we wszystkich innych podręcznikach są tak zwane selektory, czyli tam, gdzie możemy wystawiać no, armię na konkretne fronty w konkretnym okresie. Jak to wygląda w przypadku Niemców? No to w przypadku Niemców oczywiście zaczynamy od roku 1939. Mamy selektor na rok 1939 na właśnie prowadzenie boju z Polakami. Co można powiedzieć o tym selektorze? Sprzęt niemiecki, na pewno nie uświadczymy tych takich właśnie ikonicznych ciężkich czołgów karabinów szturmowych, Panzerfaustów, bo to były wynalazki późnowojenne, ale na pewno mamy takie smaczki jak czołgi lżejsze, wyposażone głównie w haubice, w lekkie haubice, a nie pierwszorzędnie w działa przeciwpancerne. Piechota głównie regularna, bazująca na jednym karabinie maszynowym w drużynie. I praktycznie jeśli chodzi o samą konstrukcję armii, w sensie liczb oddziałów różnego typu, z jakich można składać rozpiski, to one się nie różnią przez całą wojnę. Niemcy na różne lata różnią się tak naprawdę sprzętem, jakim dysponują. Kontynuując wątek Blitzkriegu i niemieckiej inwazji na Europę, następnym selektorem, jakim dysponujemy, jest rok 1940 i Francja. Na tym selektorze też możemy rozgrywać inwazję na kraje Beneluxu i Norwegię, bo sprzętowo tam praktycznie nic się nie zmieniło. I tak, jeśli chcemy prowadzić bój z dzielną armią francuską, która sprzętowo w tym okresie przewyższa armię niemiecką, czołgi, no jeśli mówimy o czołgach właśnie, to czołgi francuskie są powiedzmy o klasę wyżej niż niemieckie. Dalej przechodzimy do. Dalej przechodzimy do roku następnego, czyli do roku 1941, operacja Barbarossa, czyli inwazja na Związek Radziecki. Tutaj też początkowo jakby
tak samo jak w poprzednich latach armia niemiecka pokonuje ogromne połacie terenów w krótkim czasie, praktycznie nie napotykając większego oporu, a jeśli już napotykając opór, to radząc sobie z nim bezproblemowo praktycznie, co też pokazuje właśnie braki komunikacji i też troszkę wyszkolenia w tej armii radzieckiej w 1941 roku. Podobnie jak wcześniej sprzętowo, nie różni się ten selektor jakoś zbytnio od poprzednich. Mamy do czynienia z jakimiś nowymi wynalazkami, jeśli chodzi o sprzęt pancerny, ale to nie jest nic jakby... To nie ten przełom jeszcze. To jeszcze nie są tygrysy. Zresztą tak jak wspomnieliśmy na początku, tak naprawdę Niemcy zaczęli więcej inwestować chyba w sprzęt, w jego produkcję, ale też przede wszystkim specyfikacje, no po froncie wschodnim, kiedy tam zaczęli spotykać te kolosy radzieckie. Dokładnie. Tak, to jeszcze jest nie ten moment. Tak. Tu jeszcze Niemcy tych Rosjan jakoś tam gonią. Tak, tu jeszcze udaje im się jeszcze pokonywać tych Rosjan, no właśnie z racji słabego zorganizowania wojsk radzieckich, ale pierwsze spotkanie z tymi czołgami o klasę wyższymi od niemieckich wpłynęło na dalszy rozwój broni pancernej III Rzeszy. Następnym selektorem jest, no powiedzmy, ikona II wojny światowej, frontu wschodniego, czyli 1942 rok i Stalingrad, obrona Stalingradu. No jest to niewybaczający selektor, gdzie walka tak naprawdę w zrujnowanym mieście, na krótkich dystansach, mnóstwo broni maszynowej. Jest, no tak jak mówię, są to bardzo ciężkie walki toczone między armią niemiecką, a desperacko broniącą się armią radziecką w Stalingradzie, który, jak wiemy, udaje im się obronić, okrążyć armię niemiecką. I od tego momentu praktycznie, no może nie od tego momentu, ale to już zaczyna się, powiedzmy, szala. Ten przełom, tak? Się tak, aczkolwiek niektórzy mówią, że jest to 1943 rok i bitwa pod Kurskiem, ale jakby po bitwie pod Stalingradem już widać, że to nie będzie tak łatwo jak w latach poprzednich dla armii niemieckiej. No tak, zresztą, że to jest... taka pierwsza spektakularna, można nazwać porażka tak naprawdę, no bo nie udało się osiągnąć celu, miasta się nie udało zdobyć tak naprawdę, więc... Następnie przenosimy się do Afryki, aczkolwiek nie tylko, jak zaraz zobaczymy. W rejon Morza Śródziemnego, tak, powiedzmy. Tak, dokładnie. Bo to też nie cała Afryka. Pierwszym selektorem, z którym mamy tutaj do czynienia, jest selektor na 1941 i 1942 rok, zatytułowany Rommel Triumphant, który tak naprawdę opisuje początek i tą wcześniejszą część zmagań w Afryce pomiędzy siłami generała Rommla, czyli niemieckim Afrika Korps, a brytyjską 8. Armią, czyli szczurą pustyni, właśnie szczurami pustyni. Następnie wracamy do Afryki. Tutaj już mamy do czynienia z rokiem, z latami od 1942 do 1943. Selektor zatytułowany jest Porażka Rommla. No i tutaj praktycznie mówimy już o starciach toczonych po przegranej przez Niemców bitwie o El Alamein, gdzie wycofują się praktycznie, a armia brytyjska triumfuje. Tutaj mamy do czynienia też z chrztem bojowym armii amerykańskiej. No dzięki zresztą temu wydarzeniu, prawda, Niemcy nie notowali tylko i wyłącznie porażek. Tak. To wojska amerykańskie, no też kubeł zimnej wody, tak nazywał przełęcz Katherine, tak? No, tak, dokładnie. To dość brutalnie zostali przeszkoleni przez Niemców, którzy już wtedy, prawda, pojawił się już tygrysy. Tak, już mamy właśnie różnicę, jeśli chodzi o poprzednie selektory, to mamy do czynienia właśnie z legendarnym czołgiem ciężkim niemieckim Tygrysem, który siał postrach praktycznie w każdych jednostkach alianckich.
No tak, ale co było największą wadą Tygrysa? No to chyba całego sprzętu, że jeździł na paliwo, którego nie było. Zwłaszcza w późnym okresie w Afryce. Tak, dokładnie. No i był, no już mówimy o ekonomii, był strasznie ciężki w produkcji, drogi. Także jeśli chodzi o sam czołg, był na ten okres zwłaszcza bardzo dobry. Ale ekonomicznie niekoniecznie najlepszą było inwestycją. Ciekawe, bo Afryka jest też takim fajnym miejscem, gdzie to już tak modelarsko można się troszeczkę wyżyć, bo tam jedni drugim ten sprzęt zabierali na prawo i lewo i jeździli tam wszystkim. Tam były oczywiście do tego oczywiste, jak niemieckie czy brytyjskie w późniejszym okresie produkcji amerykańskiej, ale też włoski sprzęt, francuski sprzęt i to, co ciekawe, w użyciu przez wszystkie właściwie strony konfliktu tutaj. Wymieniali się równo, tak? No wiadomo, jak mamy dostęp do jakiegoś pojazdu pancernego, to dlaczego go nie użyć? Zawsze często one były w doskonałym stanie, bo nie były uszkodzone, tylko opuszczone z powodu braku paliwa, tak? Dokładnie. Podjeżdżaliśmy i czekał gotowy, żeby tylko zatankować. Tak? No dobrze, czyli Rommel przegoniony z Afryki, wiemy, że skończyło się to no klęską tak naprawdę. Większość armii niemieckiej została, skapitulowała, została wzięta do niewoli. To poza niewielu jednostkom udało się wydostać z Tunezji. No i koniec marzeń, prawda, o polach naftowych, tak? I wracamy, co? Wracamy na front wschodni, tak? Wracamy na front wschodni, mamy już 43 rok i doszliśmy do bitwy pod Kurskiem. Pod Kurskiem. Czyli tu też nie mamy dobrych wieści dla Niemców. Tak. Aczkolwiek dużo ciekawego sprzętu dochodzi dla Niemców, ale historycznie no, jest to bitwa oczywiście przegrana przez III Rzeszę. No czy jest... bitwa? Właśnie to był szereg bitew tak naprawdę, prawda? Więc jakby... No tak, określony jako bitwa na Łuku Kurskim, Kursk, gdzie... No tak, szereg bitew składa się na to starcie armii radzieckiej z armią niemiecką. Jest to, jak wiele historii, praktycznie wszyscy historycy zgadzają się, że była to największa bitwa pancerna II wojny światowej. No tam Niemcy z tego, to nie jest tak, że mówimy oczywiście o przegraniu tej bitwy jako całości, natomiast z tego co wiem, to Niemcy w niektórych etapach osiągali naprawdę spore sukcesy w walce z Armią Czerwoną, jakby no, nie wydosili sprzętowo, tak no, po prostu i Rosjanie ich tam zalali. Zresztą to taktyka rosyjska. Jasne, no, przemysł radziecki już wtedy praktycznie wracał na nogi, podniósł się na nogi po porażkach z 1940. Zresztą już był wsparty przez Lend-Lease, prawda? To jest też jeszcze... masę sprzętu aliantów zachodnich, który często jest niedoceniany, ale tego naprawdę było mnóstwo tam. Praktycznie zdarzały się kompanie złożone z Shermanów, z samych Shermanów. Także to nie jest tak, że na froncie wschodnim jeździły tylko T-34, ale masa sprzętu aliantów zachodnich, masa sprzętu właśnie zachodniego. Chyba z tego też z Afryki zostało sporo rzeczy przerzuconych właśnie na front wschodni, prawda? Też. W sensie u aliantów. No dobrze, tutaj wielka, spektakularna, można powiedzieć, pierwsza porażka, tak, o której wspominaliśmy wcześniej. I co się dzieje dalej? No już tylko w jedną stronę, tak? Na tak, froncie mamy, wschodnim. Mamy odwrócenie sytuacji praktycznie o 180 stopni, gdzie teraz armia niemiecka jest w defensywie. No, praktycznie z tam z jednym wyjątkiem, to jest tam trzecia bitwa o Charków, ale to jest jakby mały epizod. Praktycznie od porażki na Łuku Kurskim armia niemiecka cały czas broni się przed natarciem radzieckim idącym w kierunku Berlina. A no i ważna chyba rzecz dla tego selektora, po raz pierwszy pojawia nam się Pantera. Tak, pojawia nam się kilka. Ale tak. No, chciałem tutaj użyć tego, ale tak, no, pierwsza Pantera nie była szczytowym osiągnięciem przemysłu niemieckiego. Posiadała wiele wad, między innymi największa to, że lubiła się czasem zapalić ni stąd, ni zowąd. A to Amerykanie potem skopiowali tak, ten patent tak, na Shermana. Ale no, to cieszę się, kto odkrył kopiował. No tak, tak, oczywiście. To się śmieje, tak. Ale tak, no, jeśli chodzi o Panterę i jej debiut na Łuku Kurskim, no to nie był to najlepszy występ. Ale oprócz Panter mamy dostęp do
Właśnie tak jak mówię, po raz pierwszy występują takie pojazdy jak Vespe, czyli średnia haubica zamontowana na podwoziu Panzer II, czy Hummel, czyli ciężka haubica zamontowana na podwoziu Panzer IV i jeszcze parę innych wynalazków. Praktycznie od tego 1943 roku mamy do czynienia już z tą tendencją dla sprzętu niemieckiego, dla sprzętu pancernego do właśnie rośnięcia do dużych rozmiarów, bardzo dobre wartości pancerza, bardzo dobre działa, ale jednocześnie drogie punktowo. No właśnie, są tutaj ta Pantera, o czym warto wspomnieć, to jak normalnie nie ma żadnych minusów, można powiedzieć, poza kosztem, no to tutaj tylko i wyłącznie w tym selektorze ma dodatkowe zasady, tak? Oczywiście negatywne, tak? No można się, mówiąc krótko, zepsuć, tak? No tam po każdym ruchu musimy po prostu rzucić kostką, czy nie odmawia nam posłuszeństwa i nie, się nagle nam po prostu nie zatrzyma. I nie jest tak dobrze opancerzona jak późniejsza Pantera, bo późniejsze Pantery są czołgami średnimi, z wyjątkiem pancerza przedniego, który jest traktowany jako pancerz czołgu ciężkiego, czyli 10. W następnym selektorze przenosimy się w głąb okupowanych przez Rzeszę państw, aby zetrzeć się z siłami partyzanckimi, bo jak wiemy, było to duże zmartwienie armii niemieckiej, gdzie za jej liniami partyzanci wszelkich państw, polscy, czy też ukraińscy, czy na terenach Bałkan, no skutecznie jakoś tam bruździli Niemcom, czy to w liniach kolejowych, czy właśnie w ogólnopojętym transporcie na front. I teraz jest chyba dość specyficzne, tak? No bo tutaj jakby nie wszystko mamy dostępne. Są też jakieś tam chyba ciekawostki, no bo to ma być taki pluton szybkiego reagowania, tak? W pościgu do walki właśnie ze specyficznym wrogiem, nie wiem, krącym się gdzieś w lasach, tak? Tak, dokładnie. No nie mamy tu do czynienia z jednostkami takimi frontowymi, można powiedzieć. No nie uświadczymy tu ciężkiego sprzętu, bo nie było sensu używać takiego. Nie było sprzętu używać takowego do właśnie starć z piechotą kryjącą się po lasach. Dlatego jeśli chcemy wystawiać czołgi, no to nie jest to selektor dla nas. Ale za to możemy wystawić kawalerię. Możemy wystawić kawalerię, możemy wystawić szeroką selekcję samochodów pancerzonych, również dobycznych. Także no, selektor ma na pewno jakiś swój urok. Swój urok, swój własny klimat. Dobrze, tutaj mamy teraz znowu przeskok, tak, jak w dobrym serialu i lądujemy na tak zwanym froncie zachodnim, ale to jeszcze nie jest ten właściwy front zachodni, który uznajemy od lądowania w Normandii, bo przenosimy się do Włoch. Skończyliśmy basen Morza Śródziemnego właściwie na kapitulacji Deutsche Afrika Korps, no i następnie mamy inwazję. No, przede wszystkim na Sycylię, tak. Więc przenosimy się do Włoch. Co tutaj? No na pewno ten selektor jest wyjątkowy, jeśli chodzi o teren, na którym walczymy, bo teren górzysty, teren bardzo ciężki do atakowania dla aliantów i bardzo sprzyjający obrońcom, w tym przypadku właśnie Niemcom i Włochom. Tak jak poprzednio, sprzęt praktycznie mamy ten sam, to jest ten już późnowojenny, dobry sprzęt, piechota uzbrojona równie dobrze, tak jak powiedzieliśmy, w karabiny szturmowe, pancerfausty, dużo broni maszynowej. Także, tak jak mówię, no, sprzętowo jest to selektor podobny do poprzednich, ale jeśli chodzi o klimat właśnie obrony Włoch, jeśli chcemy bronić Monte Cassino. No tak, taki nasz akcent. Tak, to właśnie to jest to. Tu mamy te Włochy, tak? Natomiast następnym selektorem z tego, co się to jakby przenosimy się na ten front, już ten klasyczny zachodni, czyli do Francji, ale to jeszcze nie jest to chyba, czy już mamy to właściwe lądowanie w Normandii, czy jeszcze nie? Jak to wygląda? Wiem, że przenosimy się na zachód. Tak, przenosimy się na zachód. Jest to właśnie lądowanie w Normandii. Największe lądowanie
w Europie, jeśli chodzi o lądowanie z morza. Tu jeśli chodzi o jednostki, jakie możemy wystawić, no to nie jest najbardziej imponujące, bo i jednostki stacjonujące właśnie na plaży w Normandii nie były imponujące. Były to głównie rezerwy, jednostki słabo wyszkolone. Mamy odzwierciedlenie tego właśnie w selektorze, gdzie pojazdów nie możemy żadnych wystawić, bo tych pojazdów po prostu nie było. Praktycznie piechota regularna albo niedoświadczona. Tak, bo tam dużo, dużo jest Kriegsmarine, zdaje się, tak, głównie oraz to strupen składy, tak, czyli warto wspomnieć o tym, że są to po prostu jest to ludność terenów wschodnich Europy i Azji, tak, po prostu walcząca, czy stacjonująca bardziej, przywrócona na terenach okupowanych tak, głównie, w Francji. Głównie używani jako robotnicy przymusowi, a później właśnie, kiedy była potrzeba, używani jako piechota, no, o wartości bojowej słabej, a jeśli nie znikomej. Jedyne, co jakby ratuje ten selektor, to jest jakby większa ilość broni maszynowej, jaką możemy tutaj wystawić. No, to odzwierciedla właśnie pozycje umocnione, bunkry ostrzeliwujące desant aliancki na właśnie plażach Normandii. Właśnie, nawet ten selektor nazywa się, bo to warto zwrócić uwagę, selektor to nie jest to, jakby, nie nazywa się lądowanie w Normandii, to jest jakby następny selektor, który tak naprawdę już chyba pokazuje nam armię po tej już mobilizacji, tak, i walkach, ale o tym zaraz sobie powiemy. Natomiast ten selektor nazywa się po prostu obrona tego dokładnie wału atlantyckiego, czyli stąd też ten zwiększona ilość karabinów maszynowych, takiego klasycznego sprzętu obronnego, które mogą obsługiwać żołnierze no, mniej doświadczeni, tak, więc to jest taka ciekawostka, że chyba tak naprawdę bardzo fajny, trudny bardzo selektor do Niemców, grania tak. Dla Niemców, tak, ale dla aliantów też. Ale dający dużo chyba takiego klimatu i jeśli chodzi nam w tym zakresie o obronę plaż, to myślę, że to jest fajny selektor. To jest zdecydowanie selektor do obrony plaży, tak. No a potem mamy już tą jakby klasyczną Normandię, tak? Czyli już nie samo lądowanie. No Niemcy się zmobilizowali, nadciągają dywizję. Adolf Hitler się wyspał i mógł wydać rozkaz, bo to też taka ciekawostka. 21. Dywizja Pancerna, która była w odwodzie, ale nie mogła się ruszyć, bo rozkaz ruszenia musiał wyjść od samego Hitlera, a że inwazja zaczęła się nad ranem tak naprawdę, a właściwie już w nocy od skoków spadochroniarzy. Ale nie chciano budzić Hitlera, bo wziął tabletki nasenne i nikt nie chciał mu przeszkadzać. W związku z tym nie było rozkazów i mocno opóźnione były reakcje Niemców na lądowanie. Tak, jak niektórzy mówią, największym wrogiem Niemców w II wojnie światowej był Hitler. No właśnie, mamy tę Normandię, tak? Czy tu jakaś, no wiemy, ta Normandia, to trochę to trwało, kiedy wkraczały wojska, no to znamy chociażby z filmu Kompania Braci, co się działo zaraz po samym lądowaniu w Normandii. Natomiast czy ten selektor jakoś tam się różni specjalnie? No, nie jest on w żaden sposób specyficzny, no są tu już pełne dywizje jeżdżące po froncie. Czy coś takiego jest, co się pojawia ciekawego? Znaczy, to jest selektor właśnie do rozgrywania bojów już prawie śródlądowych na wybrzeżu. No, na pewno nie są to już bezpośrednie plaże, ale tak obrona Cherbourga, czy obrona Caen, czy Villers Bocage z Wittmannem. To jest właśnie selektor do rozgrywania takich bitew. Czym on się różni od poprzednich? No, tutaj wchodzi nam zabawka, praktycznie ulubiona zabawka wszystkich graczy niemieckich, czyli Puma. To jest doskonały samochód opancerzony, wyposażony w średnie działo przeciwpancerne. Bardzo, bardzo dobry bojowo pojazd. No, tak jak z niezłym pancerzem, jak na wozy pancerne. Tak, jak czołg lekki. No i tak jak mówię, bardzo lubiane przez graczy niemieckich. Następnym selektorem jest selektor na rozgrywanie już boju praktycznie w Niemczech Zachodnich, czyli to można powiedzieć, że scenariusz filmu Furia. Jeśli chodzi o sprzęt, no to podobnie jest
raczej bez różnic. Jedynie można wymienić jakieś improwizowane pojazdy, gdzie już Niemcy zaczynają montować działa przeciwpancerne, na czym tylko się da, żeby odepchnąć aliantów, no, co im się nie udaje. Ale jest to na pewno selektor z klimatem, jeśli chcemy rozgrywać już takie jedne z ostatnich bojów, działań bojowych w miarę zorganizowanej armii niemieckiej, no to to jest praktycznie 45 rok już i ostatnie miesiące armii niemieckiej. I to ostatnie, co właściwie co już mamy, to już prawda, upadek tej Rzeszy do Góry Waniewskiego, czyli ten bój do ostatniego, właściwie nawet nie żołnierza, można powiedzieć, tylko obywatela, tak? No, wiemy, no, ostatni rozkaz Hitlera, że no, właściwie każdy mieszkaniec ma walczyć i nie wolno się poddawać, tak? No więc tutaj mamy ten ostatni selektor. Tak, no to jest już końcówka wojny, to jest 45 rok, to jest kwiecień czy maj nawet 45 roku. No tu mamy jednostek zorganizowanych, takich z prawdziwego zdarzenia, tu raczej nie uświadczymy. Oczywiście to mogą się zdarzyć, ale to już, żeby oddać klimat tego boju właśnie pod sam koniec wojny w Europie. Głównie Niemcy dysponują jakimiś niedoświadczonymi jednostkami piechoty, pojazdów, jest mnóstwo, tak jak wspominaliśmy wcześniej, improwizowanych pojazdów z armatami przeciwpancernymi, mnóstwo dziwnego sprzętu, nawet pojawia się sprzęt z początku wojny, który gdzieś się zapodział. Albo po prostu był w jednostkach, gdzieś tam, czy w ośrodkach szkoleniowych, dokładnie, tak naprawdę. Używane czego się tylko dało. No i przy tym selektorze też mamy do czynienia z zasadą specjalną dla wszystkich pojazdów, czyli fuel shortage. Zasada ta mówi o braku paliwa do pojazdów, którego no, de facto nie było już tak naprawdę w Berlinie. To, że tak naprawdę no, możemy mieć przykrą niespodziankę i że tak, po prostu wóz odmówi posłuszeństwa, skończyło się paliwo, koniec, nie jeździmy. Tak, tak, no, więc możemy strzelać, ale już dalej się nie poruszymy. Zresztą też ciekawe, tego Niemcy pod względem coraz więcej sprzętu robili czy wieży chyba w ostatnich pancer czwórkach były też obracane mechanicznie tak naprawdę, więc jakby uniezależnianie się od tego paliwa, można powiedzieć, tak jak najbardziej. No, no. Też jakość i ilość materiału. No też na pewno, tak. Uległa pogorszeniu, żeby, jak przywołałeś tutaj ten przykład finalnej wersji czołgu Panzer IV, no to już chodziło o to, żeby jak najbardziej uprościć jego konstrukcję i żeby był jak najtańszy w produkcji, jak najwięcej dało się go wyprodukować. Także, no, to jest w ogóle charakterystyczne zarówno w pojazdach, jak i w ogóle we wszystkim, tak? Bo jak zobaczymy sobie mundury niemieckie, hełmy z początku wojny i z końca wojny, to wszystko to ulega uproszczeniom na przestrzeni tych lat. I tak samo jest ze sprzętem, gdzie to wszystko musi być prostsze, szybsze, już nie może być takie ładne, wymuskane, tylko trzeba to wszystko ograniczać. No i też jakoś tam jest oddane w tym klimacie. No fajnie, bardzo, bardzo kolorowa armia, a do tego jeszcze tak naprawdę wzbogacona, bo dodatki kampanijne, czyli Battleground Europe i Ostfront, gdzie nam dochodzi mnóstwo dodatkowych zasad do armii niemieckiej, czy to jednostek, czy to klimatycznych dywizji, czy scenariuszy. No wiadomo, no, na obydwu tych dwóch frontach Niemcy byli i walczyli, tak, więc to na pewno warto sobie przejrzeć, posłuchać, ale o tym mówimy szczegółowo w innych odcinkach. No tak podsumowując, no, dlaczego warto grać tą armią? Co ona ma takiego w sobie, ta przygoda, powiedzmy, na stole bitewnym jest fascynująca? No, armia niemiecka jest armią bardzo uniwersalną, zwłaszcza na ten późny okres, kiedy możemy praktycznie drużyny piechoty dostosować do roli, jaką chcemy, żeby spełniały. Możemy zrobić z nich drużyny bardzo mobilne, możemy zrobić z nich drużyny służące do wsparcia ogniem, z dużą ilością broni maszynowej. Piechota ma dużo broni przeciwpancernej, dobrej broni przeciwpancernej. No, mamy niesamowicie
przydatne i konieczne czołgi, takie jak właśnie Tygrysy czy Pantery, ale też masę innego sprzętu, może nie tak też drogiego punktowo, ale też dalej przydatnego, mniej znanego, ale na pewno, tak jak mówię, jest to armia uniwersalna, którą możemy dostosować do własnych upodobań. Czyli jednym słowem, Niemcy wcale nie muszą przegrać. Znaczy, na stole na pewno jest szansa, że... No, tego w każdym razie ci życzę, czyli jakby samych sukcesów na polach, dopóki bawimy się w grę production, niech Niemcy wygrywają. A co? Bardzo dziękuję w takim razie za wyczerpujący wykład na temat armii niemieckiej. Wam dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Cześć.